Około 150 osób wzięło udział w pierwszym, ale jak już wiadomo, nie ostatnim balu karnawałowym zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu, który jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. W zabawie, tańcach i konkursach wzięli udział nie tylko mieszkańcy strumieńskiego DPS-u, ale także z zaprzyjaźnionych domów i placówek z terenu całego województwa śląskiego. Między innymi są to domy Zebrzydowice, Pielgrzymowice, Dom Pomocy Społecznej w Bytomiu, szkoła podstawowa w Studziące, która od wielu, wielu lat zaprasza chłopców z różnych okazji, o różnych porach roku i świetnie się bawi z naszymi chłopcami. Bal to duże wydarzenie dla dzieci i młodzieży. Jak już postanowiliśmy, że będzie, że się odbędzie, a było to 2 miesiące temu, czekali każdego dnia. Każdego dnia go się przygotowywali, więc dla nich to jest coś fantastycznego, że mogą zrobić coś dla drugiej osoby, że mogą zrobić coś również dla innego DPS-u. Tego dnia najważniejsza była dobra zabawa, a jak widać na załączonym obrazku, wszyscy bawili się doskonale. Fajnie! W organizację imprezy zaangażowali się mieszkańcy Strumieńskiego Domu Pomocy Społecznej, pracownicy i wolontariusze. Pomagają nam tutaj nauczyciele ze szkoły w Cieszynie, szkoła specjalna. Również nasze dzieci tam dojeżdżają, 9 naszych chłopców, więc nauczyciele sami zgłosili się również od siebie, że chcą tutaj być i wspólnie się bawić. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu zadbali również o oprawę muzyczną. To zasługa naszych mieszkańców. Łukasza, Sebastiana i Grzesia. Oni od lat interesują się muzyką, uwielbiają słuchać disco polo, mają swoje nagrania, płyty i również sprzęt muzyczny, który używają u nas w DPS-ie. Mamy takie cykliczne spotkania wewnątrz domu, zawsze wakacje, tak zwane czwartki dyskotekowe, więc mamy ogromny ogród i chłopcy zawsze tam wykazują swoje możliwości. W strumieńskiej placówce mieszka 73 chłopców w różnym wieku. Dzieci są z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i fizycznymi, jak i psychicznymi. W przyszłym roku dom obchodzi 65 lat, więc już mamy dużo pomysłów w głowie, jak będziemy to mogli hucznie obchodzić. Bo naprawdę warto, tak naprawdę ja przygodę z pomocą społeczną rozpoczęłam 17 lat temu. Zawsze pracowałam z dorosłymi. Od 2 lat jest mi dane pracować tutaj w tym miejscu, gdzie pracuję. Jest to wyjątkowy dom i mam odwagę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych domów w Polsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.